Gutek, pakuj się. Wyprowadzamy się. Okej, okay, moment. Zaraz. Co? Nasza człowieczka będzie miała dziecko. To sam się wyprowadź. Ja lubię dziecki. Serio będziemy mieć dziecko? Nie my, nasza człowieczka. Ale my w domu. Dziecko. Będziemy mieć, tak. Aha, jak przygotować kota na przyjście dziecka? A? No, można puszczać kotu odgłosy płaczącego dziecka z głośników. Dbając, aby były one odtwarzane z różnych nagrań i na różnych sprzętach. W ten sposób mruczek zacznie powoli przyzwyczajać się do ciągłego płaczu, zarówno w dzień, jak i w nocy. I to wystarczy? Nie przerywaj mi! Na kilka dni lub tygodni przed przyjściem nowego domownika, człowiek może dać kotu powąchać dziecięce ciuszki. Ciuszki tego dziecka, które ma się pojawić. I pozwolić zwierzęciu zapoznać się ze świeżo przygotowanym pokojem dla malucha. Po zakupie jakichkolwiek nowych przedmiotów, np. wózka, przewijaka, łóżeczka, pozwól kotu wszystko obwąchać i wejść do środka, a nawet spać w nich, jeśli ma na to ochotę. Dzięki temu kociak w późniejszym czasie nie będzie tak często wchodzić do dziecięcego pokoju, ani buszować wśród przedmiotów przeznaczonych dla noworodka. A co zrobić, gdy kot nie interesuje się dzieckiem? W zasadzie to nie musi być coś negatywnego, a wręcz przeciwnie. Koty lubią być indywidualistami. Co? Nic. A więc należy poczekać, aż kot sam zdecyduje o tym, czy na przykład obwącha malucha. Należy kierować się prostą zasadą. Jeśli kot chce kontaktu z maluchem, należy mu na to pozwolić. A jeśli nie, to nie naciskać. Aha, następna scena proszę raz. Jak wspierać kota w czasie, w którym w domu pojawia się nowe dziecko? Jeśli człowiek wie, że jego kociak ma silną więź z dotychczasowymi domownikami, a przyprowadza pierwsze dziecko do domu, należy zredukować stres i napięcie, na przykład poprzez stosowanie kocich feromonów. Takie substancje podnoszą poziom poczucia bezpieczeństwa i uspokajają pupila. Aha, i co dalej, profesorze Boczkowski? Bardzo ważne jest to, aby nie zapominać o kocich potrzebach. Jedną z nich jest wykazywana przez wiele kotów domowych potrzeba indywidualnego kontaktu z ukochanym opiekunem czy opiekunką. Warto w tym celu wypracować stały rytuał, na przykład wspólne zabawy, zawsze o tej samej porze. Kontynuowanie ich, również po narodzinach dziecka, nie tylko zapewni kotu czas, w którym otrzyma 100% uwagi, ale też pomoże mu zbudować stały rytm dnia. Koniecznie należy zadbać o to, by uczyć dziecko właściwego sposobu dotykania i głaskania kota. Pamiętaj, że dziecko potrafi mocno zacisnąć rączki. Uważaj więc, by nie chwyciło boleśnie kota za skórę lub ogon. Bo zwierzak, który poczuje ból, może się aktywnie bronić. O czym warto pamiętać na późniejszych etapach? Kot często lubi być obserwatorem wydarzeń, ale niekoniecznie zawsze ma ochotę brać w nich udział. Dlatego, gdy dziecko podrośnie, bardzo ważne jest zorganizowanie pupilowi odpowiedniej ilości wysokich punktów, z których będzie mógł oglądać małego człowieka, jednocześnie mogąc nieco od niego odpocząć. Okej, okay, dobra wiadomość, że nasza pani nie będzie póki co mamą. To tylko temat odcinka. Ale ulga. Aleście mnie oszukali dzisiaj. No ale jak dobrze zagrałeś. No to na razie. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.